O glutenie nie słyszał chyba każdy z nas i opinie o nim, jak doskonale wiemy, są najczęściej negatywne. Lecz czym jest sam gluten? Gluten jest białkiem roślinnym, które znajduje się w zbożach, w pszenicy, życie, jęczmieniu, no oraz w innych zbożach i produktach, które mogą być zanieczyszczone ziarnami tych zbóż. Gluten składa się z dwóch białek: gliadyny i gluteniny. I gdy dodamy do glutenu wody, wówczas możemy upiec bardzo pulchne, bardzo dobre ciasta, chleby. No i gluten wydłuża również ich przydatność do spożycia. Niestety u około 1% populacji gluten nie jest tolerowany. Chorują na celiakię oraz około 3-5% zależy od źródeł osób w mniejszym stopniu niż inne toleruje gluten z powodu alergii pokarmowych i tym podobnych. Lecz dla zwykłych, zdrowych ludzi gluten nie stwarza żadnego zagrożenia. I nieprawdą jest również, że powoduje nadwagę. Nadmierne spożycie kalorii może spowodować nadwagę czy chleba, ciast, w których właśnie możemy znaleźć gluten. Dlaczego gluten jest tak często wymieniany w składach produktów, że mogą być zanieczyszczone produkty właśnie glutenem? Jest to bardzo proste, ponieważ dzięki swoim właściwościom, swoim zaletom jest bardzo często stosowany w wszelkich produktach. A osoby chore na celiakię, wystarczy niewielki kontakt z glutenem, i dlatego producenci wolą się zabezpieczyć i podać w składzie, że poza tam możliwością wystąpienia mleka, orzechów, również w produktach może być niewielkie zanieczyszczenie glutenem, bądź tam, gdzie jest wytwarzany ten produkt, używany jest również gluten.